Dzisiaj kontynuując temat drzemek, opowiem o specjalnym rodzaju drzemki, tak zwanym coffee nap. Jest to taka drzemka, powiedzmy, biohackingowa, gdzie pozwala połączyć właśnie stymulację związaną z drzemką i z kofeiną czy kawą, żeby po prostu tej energii mieć dużo więcej. Polega to na tym, że robimy drzemkę, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, ta drzemka nie powinna trwać raczej dłużej niż 30 minut poza niewielkimi wyjątkami, ale zanim zrobimy tę drzemkę, wypijamy kawę, tak? I tutaj działa to w ten sposób, że kawa czy kofeina w niej zawarta po około 30 minut zaczyna działać, więc gdy my się wybudzamy z tej drzemki, kofeina nas dodatkowo jeszcze pobudza, więc mamy podwójne pobudzenie właśnie z tego, że zrobiliśmy sobie krótką drzemkę, dodatkowo z tego, że wypiliśmy kawę. I taki kofeina bardzo dobrze się sprawdza, bardzo mocno zwiększa poziom energii, wiele osób sobie naprawdę to chwali. Co dodatkowo można wykorzystać, to po przebudzeniu można wyjść na światło słoneczne, zewnętrzne, czy ewentualnie światło niebieskie, ponieważ znowu słońce, czy silne światło też działa na nas bardzo pobudzająco, więc możemy wypić najpierw kawę, potem się przebudzić, wyjść jeszcze na zewnątrz, na słońce, czy na światło po prostu niebieskie i poziom energii będzie potrójnie zwiększony. Są osoby, które jeszcze polecają do tego zrobić zimny prysznic po przebudzeniu. Wtedy już mamy takie cztery bardzo naturalne, bezpieczne sposoby na zwiększanie poziomu energii. Także jeżeli jesteśmy jakoś tam zamuleni w ciągu dnia, czy potrzebujemy po prostu tej dawki energii, to myślę, że to jest super sposób i te wszystkie sposoby są też bardzo bezpieczne i skuteczne, bo nawet kawa jest jak najbardziej zdrowa, jeżeli tutaj nie ma jakichś przeciwwskazań do jej picia, to nawet codzienna kawa jak najbardziej tutaj nam nie zaszkodzi. Tak samo i drzemki, i właśnie światło słoneczne, wiadomo, że jest bardzo, bardzo korzystne. I tak samo zimne prysznice na pewno zdrowe są. Także taki coffee nap jak najbardziej polecam. Myślę, że bardzo fajnie może zwiększyć poziom energii i po prostu poprawić jakość tych drzemek, żeby jeszcze więcej z nich wyciągać.